Cześć, dzisiaj sprawdzimy, czy da się zrobić slajma z pasty do zębów, a więc zapraszam Was na nasz mały test. Przy okazji, jeśli chcecie więcej takich filmów, ztrzę łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Ale dobra, wróćmy do naszego małego testu. Dzisiaj zrobimy slajma z samej pasty do zębów, bez kleju i żadnego tam aktywatora. Początkowo do naszego pojemnika umieszczam oczywiście pastę do zębów. E, istotne jest, aby była to pasta żelowa, tak że zacznijmy od pasty. Wyciskamy ją sobie do pojemniczka, no i po wyciśnięciu musimy zacząć się mieszać. W trakcie mieszania dolewamy trochę wody i dalej mieszamy naszą maś, która ta powoli zacznie zaraz się przemieniać w jakiegoś tam mniejszego, mieszanego slajma. Następnie dosypujemy trochę soli i wznawiamy mieszanie. No i gdy już uznamy, że nasza masa wygląda w miarę przyzwoicie No to czas stawić naszego małego slajma do lodówki Dobrze aby poleżał tam powiedzmy z dzień lub dwa Więc wkładamy go po prostu do lodówki No i wracamy w tym przypadku za powiedzmy dwa dni Na tą scenę nagrywam już po wyjęciu naszego slajma z lodówki Więc trzeba sprawdzić efekt końcowy A prezentuje się on mniej więcej tak Slime jest, jest trochę kleisty więc zakładam, że mogę dolać troszeczkę więcej wody, troszeczkę więcej go wymieszać, ale po sprawdzeniu teorii, jak widać, da się zrobić slajma samej pasty do zębów. Więc sposób działa. Jeśli nie chcesz przegapić takich filmów, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to prowadzę również drugi kanał, gdzie zapraszam Ciebie również i tam. Miłego dnia, cześć!